witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Mass Effecta. Zobaczymy, cóż tam u Shepard słychać. Przypominam, że gram kobietą Zochą, inżynierem. I zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Prawdopodobnie do Cytadeli polecimy, tak mi się wydaje. Oki, nasza przepiękna Normandia i przepiękna Shepard. Coś tu możemy pozwiedzać, nic. Co tam? Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Panie Kajdan. Komandorze, dobrze wiedzieć, że wszystko w porządku. Załoga ciężko zniosła stratę Jenkinsa. Dobrze, że nie straciliśmy ciebie. Och, ach. Na dole było dość ostro. Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. To po prostu nie wygląda dobrze. Przynajmniej powstrzymaliście Sarena przed zniszczeniem całej kolonii. Martwi Marines, martwi koloniści, a nadajnik i tak przepadł. Masz rację. Poszło źle. Naprawdę źle. Ciągle nie mogę uwierzyć, że straciliśmy Jenkinsa. Szkoda, że nie mogłam nic zrobić, żeby go uratować. Byłem tam. Było dobrze. To tylko pech. To był cholernie ciężki rejs. Pierwsza misja i takie atrakcje. Widmo zabiło drugie widmo. Ciekawe, co będzie dalej. Rada pewnie się nie ucieszy. Prawdopodobnie wykorzysta to, by wymusić kolejne ustępstwa na przymierzu. Aha. Tak. W sumie nie szkoda było mi tego Jenkinsa, bo to idiota. Trochę głupio wybieram, widzę. Zachowaj to dla siebie, chyba orientuję się w sytuacji. Zachowaj. Szykuje się coś dużego. Nie chcę, żeby ktoś to zepsuł. Rozumiemy się, poruczniku. 5 na 5, proszę pani. Chcesz dodać coś jeszcze, zanim zejdziemy na ląd? 5 na 5? Zmierzamy w stronę Cytadeli. Gdy będzie po wszystkim, opracujemy rotacyjny system przepustek. Niektórym członkom załogi by się przydał, komandorze. Renegat. Niby... czemu? Okej. Pani doktor... Czakwas? Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. Uznałam, że kolonie wręcz kipią od egzotycznych przygód. Chciałam przemierzać gwiazdy, opatrując rany twardych żołnierzy o przenikliwym spojrzeniu i czułej duszy. Doświadczenie zweryfikowało marzenia. Ale ludzkość potrzebuje przymierza, a przymierze zawsze potrzebuje dobrych lekarzy. Więc zostałam, by robić, co do mnie należy. Mało jej te oczy nie wylecą. Czułaś kiedyś, że to był zły wybór? Czasem myślę o otwarciu prywatnej kliniki na ziemi lub objęciu stanowiska w jednym z kolonialnych centrów medycznych. Ale w pracy z żołnierzami jest coś wyjątkowego. Opuszczając przymierze, czułabym się, jakbym ich porzucała. Kapitan Anderson. Co wiesz o kapitanie Andersonie? Służę z nim już jakiś czas. Wie, kiedy odpuścić, a kiedy strzelić z bata. Załoga zna jego doświadczenie. Wie, że widział praktycznie wszystko i nie zapomina o podkomendnych. Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu. Pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Co to ma z tym wspólnego? Większość biotyków używa implantów L3. Porucznik Alenko jest podłączony do konfiguracji L2. Pojawiają się powikłania. Ojej. Jakiego rodzaju powikłania? Upośledzenie umysłowe, ryzyko szaleństwa, porażający ból fizyczny. Pokaźna lista skutków ubocznych. Kajdan ma szczęście. Miewa tylko migreny. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Ashley. Przepiękna Ashley, której nie mogę poderwać grając z kobietą. No ale cóż. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze.
Załoga chętnie usłyszy dobre wieści, zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jezu. Wisi mi to, że on zginął. Każdego to czeka, prędzej czy później. Jego czas nadszedł. Naprawdę w to wierzycie, komandorze? Po tym, co stało się na Akuze? To wszystko przypadek? To nie był przypadek, suko. Przeżyłam, bo chciałam przeżyć. Z całym szacunkiem, ser. Ale myślę, że macie dobrego anioła stróża. Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Misja się nie powiodła. Martwi Marines, martwi koloniści, a nadajnik i tak przepadł. Uratowaliście wiele osób, komandorze. Po tym, co stało się z Jenkinsem, mam dodatkową motywację. Och, dokładnie ta sama gadka, co u Kaidana była. Uratowaliście wiele osób, komandorze. Dobra, dobra. Mam dodatkową motywację. No masz rację. Dzięki, Williams. To właśnie chciałam usłyszeć. Na pewno sobie tu poradzicie. Dzięki, komandorze. Widzę, że renegat się ze mnie robi. Spoko, szafka Sheparda. W sensie... Okej. Okay. Czemu odzyskane przedmioty? Czegoś nie podniosłem na planecie, czy co? To było co? Kapitan Anderson. Baczność, spocznij. Kiedy będziecie gotowi, idźcie do Jokera. On wprowadzi Normandię do doku. Czyli jednak... Citadela nas dzisiaj czeka w odcinku. Z kim by to jeszcze pogadać? Tam jest chyba mostek? Mostek chyba na górze był. Łysy, nie podrywaj. Tu jest winda chyba na dół. No, przejedźmy się, a co? Muszę sobie poprzypominać, jak Normandia wyglądała. Okej, tu chyba były silniki. Monitor integralności pola. Gdzie jest ten pierwiastek zero? To wszystko się w leksykonie zapisuje. Inżynier Adams, spoko. Dobra, pogadajmy z kolegą. Szkoda Jenkinsa, komandorze. A żeś kuźwa pogadał? Szkoda. Jak idiota poleciał sam naprzód, to... Jego broszka była. Czyli rozumiem, że nic tutaj ciekawego. Kwaternik przymierza. Będzie mi sprzedawał rzeczy na lewo. Hej, komandorze, chcecie jakiś nowy sprzęt na nadchodzące wyprawy? Co tam masz? Co tylko zechcecie. Zbroje, broń, mody. Nie jest to może standardowy sprzęt przymierza, ale nie musi być zły. No, oczywiście, ma on swoją cenę. Mam ci płacić za moją broń i zbroję? Mój towar nie pochodzi z zasobów przymierza. Kupuję go sam, kombinuję, a tanio nie jest. Cholera, same licencje kosztowały mnie fortunę, ale bez licencji nie ma towaru, a bez towaru nie ma zarobku. Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze.
Wow, szkoda tylko, że kasiorki nią. Unikatowy. O, mogę kupić. Pewnie, że kupię. Ulepszenia mile widziane. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Tak, tak. Licencje. Czym są licencje? Do czego ich potrzebujesz? Licencja to pozwolenie na handel przedmiotami określonej marki. Kupuje się ją od producenta. Mam już kilka najbardziej popularnych. Ale jeśli chcecie kupować u mnie sprzęt innej marki, musicie wcześniej kupić na niego licencję. Wiele najlepszych licencji jest trudno dostępnych, ale są warte swojej ceny. Oczywiście trzeba je najpierw znaleźć, komandorze. Chcecie. Co oferują różni producenci? Nie pamiętam wszystkich, ale każda licencja ma wyjaśnienie, do czego służy. Jak często masz nowe przedmioty? No, to zależy od tego, ile licencji kupicie, ale staram się wymieniać przedmioty w miarę często, według normalnych zasad. Jeżeli wylądujemy w dostatecznie dużym porcie, postaram się kupić jak najwięcej nowych zabawek, a pozbyć się tandety. Zaglądajcie regularnie. Muszę dość często zmieniać ofertę, więc tylko najbardziej podstawowe przedmioty są stale dostępne. Nie teraz. Dzięki. Żaden problem. Wpadnijcie później. Wpadnijcie, pokażcie. Co ja, towarzysz? Gierek jestem? Oj, zocha, zocha. Trzy gry przed nami. Idziemy na górę. Obgadamy. Bardzo ładnie. Salutes. Mostek był tam. A to jest chyba sala konferencyjna, o ile pamiętam. Nadajnik naświetlny. I oczywiście do leksykonu wylądował. A się mi nie chce czytać. Leniwy jestem. Tu mamy galaktykę, dobra. Tu mamy Presleya. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Załoga i tak źle zniosła śmierć Jenkinsa. Oj, przestańcie z tym Jenkinsem, bo się pożygam zaraz. Jenkins. Sam się wytegował i... Joker. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. To oni tam podatki płacą? Nieźle. Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta! Przebiłby bariery każdego statku floty Przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi Przymierza. Zrozumiałe, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. I żeśmy wylądowali. To oburzające! Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem?
Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, nie jej. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. Aha, tworzy komputer misji. Okej, dziennik. Zdemaskuj Sarena, idź do wieży. Okej. Możemy zapisać. No to co, pozwiedzajmy. Nie mogę odróżnić obcych od zwierząt. Jaka rasistka trochę tak. Dobra, rozszyfrujmy, może zadanie dostaniemy. Serio. Mam mniej żelu. To się jakoś wytegowywało na mniej żelu. Dobra, może styknie. Raport patrolu przymierza. Kapitan Hendrickson zgłosiła nietypowe odczyty energii, które zauważyła podczas patrolu gromady Argos Roo. System Hydra wzbudził jej szczególne zainteresowanie, jednak została wezwana do bazy, zanim jej oddział mógł przeprowadzić bliższą inspekcję. W tym sektorze nie są zaplanowane żadne patrole. Czy chcemy wysłać oddział zwiadowczy? Pewnie chcemy. Polecimy zatem kiedyś tam przy okazji. O Boże. Rozumiem, co masz na myśli, ale to... Tych będę szukał potem. Poważne wyznanie. To jest poważna sprawa. Witaj, człowieku. Szczere przeprosiny. Jestem tutaj w interesach. Wolałbym, żeby mnie teraz nie rozpraszano. Och. Jesteś zmartwiony. Mogę ci jakoś pomóc? Zaniepokojone pytanie. Podsłuchaliście, prawda? Wszystko idzie nie tak z winy metresy Asari. Ona to zapoczątkowała. Co zrobiła ta Asari, że się tak zdenerwowałeś? Zakłopotanie. Nie mogę powiedzieć więcej. To zbyt osobiste. Wystarczy, że skompromitowała mnie jako dyplomatę. Gdzie mogę znaleźć tę metresę Asari?
Jest po drugiej stronie mostu. Jej biuro łatwo zauważyć. Miłego dnia, człowieku. Mhm. A te kurduper, co tam? Źle trafiłeś, jak mniemam, ziemska istoto. Twój ambasador jest w biurze za następnymi drzwiami. Karcąca uwaga. Nie bądź taki nieuprzejmy, Dean. Przynajmniej się przedstaw. Jestem Dean Korlak, woluski ambasador. Mogę w czymś pomóc, ziemska istoto? Co to za miejsce? Jesteś w ambasadzie Wolusów i Elkorian. Twój ambasador jest za następnymi drzwiami, w swoim własnym biurze. Dzielę to biuro, by móc pomagać innym Wolusom. Oczywiście, jeśli nikt mi w tym nie przeszkadza. Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat Wolusów. Pytasz z grzeczności. A tak naprawdę nasza historia i kultura znudziłaby cię, ziemska istoto. Naprawdę chciałabym dowiedzieć się więcej o waszej historii. Moi obywatele przybyli na Cytadelę wkrótce po tym, jak odkryli ją Asari i Salarianie. Braliśmy udział w ustanowieniu ekonomii ogólnogalaktycznej. Nic jednak nie dały nasze wieloletnie związki z Cytadelą. Nie pomógł też nasz hojny wkład w rozwój galaktycznej społeczności. Nadal nie znalazło się dla nas miejsce w Radzie. Oj, biedacy. Opowiedz mi o kulturze Wolusów. Wiedziemy plemienny żywot, ale w przeciwieństwie do was stronimy od przemocy. Naszym życiem jest handel ziemią i członkami plemienia. To podnosi nasz status. Często większe plemiona wchłaniają mniejsze, a potem znów się dzielą. Nasza struktura społeczna jest niestała, a rządy wciąż się zmieniają. Braki w sprawności fizycznej nadrabiamy zdolnością do interesów. Oferujemy swoje usługi w zamian za ochronę. Masz pretensje do całego wszechświata, Dean. Wy, ziemskie plemię, jesteście nowi w Cytadeli. Ale Rada poświęca wam bardzo wiele uwagi. Ostre napomnienie. Rada poszła wobec was na ustępstwa, Dean. Odkąd przybyliście na Cytadelę, 10-krotnie powiększyliście swoje terytorium. Czepiasz się szczegółów. Mimo wielkiego terytorium mamy niewiele do powiedzenia w kwestii zarządzania Cytadelą. To chyba wszystko. Do widzenia, ambasadorze. Tak, tak. Dobrego dnia, ziemska istoto. A z tobą da się zagadać? Miłe powitanie. Człowieku, zawsze dobrze widzieć przedstawiciela twojej rasy. Jestem ambasador Kalen. Szczere pytanie. Czy mogę dziś coś dla ciebie zrobić? Dlaczego tak opisujesz swoje emocje? Wyjaśnienie. Nasza rasa porozumiewa się nie tyle za pomocą słów, co zapachów i oszczędnych gestów. Uświadomiliśmy sobie, że nasze słowa były niewystarczające, żeby przekazać innym rasom wrażenie z naszych rozmów. Po co im to tłumaczysz, Kalen? Nasze zwyczaje nie obchodzą ziemskich istot. Współczująca odpowiedź. Dean, ty tak naprawdę w to nie wierzysz. A jeśli tak, bardzo mi cię żal. Elkorianie? Opowiedz mi więcej o swojej rasie. Szczery entuzjazm. Z największą przyjemnością opowiem o historii mego ludu. To bardzo miłe uczucie. Oj. Opowiedz mi o historii i pochodzeniu Elkorian. Elkorianie zaczynali odkrywać przestrzeń Cytadeli, kiedy Asari skontaktowali się z nami. Z ich pomocą odkryliśmy najbliższy przekaźnik, a stamtąd Cytadelę. Dumne stwierdzenie. W ciągu jednego pokolenia utworzyliśmy regularne połączenie z Cytadelą,
i szybko staliśmy się jedną z najbardziej aktywnych ras. O niej aktywność. Chciałabym dowiedzieć się więcej o kulturze Elkorian. Szczere stwierdzenie. My, Elkorianie, wolimy swoje kolonie od podróży kosmicznych. Nasze społeczeństwo jest zbudowane z małych, ściśle powiązanych grup, ale jesteśmy gościnni dla przybyszów. Nasz rząd jest bardzo stabilny. Nasz lud nie lubi nagłych zmian. Ambasador? Co tutaj robisz? Skromne stwierdzenie. Próbuję przedstawić Radzie problemy i prośby różnych grup elkoriańskich. Ha! Dają stanowiska, żeby zatkać nam usta. A tak naprawdę guzik obchodzą ich nasze rasy. Surowe upomnienie. Twój ton jest nieodpowiedni, Din. Ten człowiek nie jest winny. Nie zasługuje na takie traktowanie. Do widzenia, ambasadorze. Szczere pożegnanie. Miłego dnia, człowieku. Przyjemnego pobytu na Cytadeli. Dobra, levelek wskoczył. Odgadek. Spoko. Tutaj co zamknięte. Okej. Już się bałem, że winda. Recepcjonistka. Siema, Asari. Miłego dnia, komandorze. Ludzki ambasador jest na górze. Pierwszy pokój po prawej. Wiesz, kim jestem? Tak, otrzymuję raporty na temat wszystkich dygnitarzy i znaczących gości. Jak się pani nazywa? Czym się pani zajmuje? Nazywam się Safiria. Jestem asystentką administracyjną. Chyba jest pani zajęta. Ambasady to polityczne centrum Cytadeli. Urzędnik ma prawo być zajęty, reprezentując miliardy obywateli. Co to za miejsce? Oto prezydium, a dokładniej mówiąc, jesteście w ambasadach Cytadeli. Więcej odpowiedzi może udzielić Avina. Z czego? O, Avina to wirtualny przewodnik po Cytadeli. Proszę się nie krępować i skorzystać z terminalu. Powinnam już iść. Życzę miłego dnia. Jaja, to chyba był bar na górze, z tego co pamiętam. Tutaj. A to był ambasador jakiś chyba. A nie, egzekutor. Okej. Siema. Komandorze Shepard, nie spodziewałem się was tu spotkać. Udina was przysłał? Spotkaliśmy się już? Nie, ale ja znam was dość dobrze. Jestem egzekutor Palin, naczelnik SOC. To moja praca wiedzieć, gdy ktoś taki jak wy, komandorze, przybywa do Cytadeli. Potrzebujecie czegoś, komandorze? Wszyscy mnie znają, a ja nikogo nie znam. Fajnie. Chyba nie za bardzo lubisz ludzi. Nie, po prostu wam nie ufam. Jeszcze nie. Wy, ludzie, jesteście rządni władzy i dużo jej dostajecie. Coraz więcej. Jeśli Rada chce z ludzkości uczynić swojego pupila, jej sprawa. Ja nie muszę się z tym zgadzać. Rada traktuje nas jak obywateli drugiej kategorii. Musimy o wszystko walczyć. Walczcie więc. Ale nie oczekujcie, że pozostali będą się bezczynnie przyglądać i pozwolą wszystko sobie odebrać. Jestem bardzo zajętą osobą, komandorze. Aleś ty kuźwa miły. Co wiecie o widmach? Są prawą ręką Rady. A przynajmniej lubią, gdy tak się o nich mówi. Jeśli nawet to prawda, jest to ręka do brudnej roboty. Co masz przeciwko widmom? Nie będę tolerował żadnej organizacji, która stawia się ponad prawem. Szczególnie jeśli samo widmo ma oceniać, które zasady nagiąć. Czasami trzeba naginać prawo, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Służę w SOC od 30 lat. Nigdy nie musiałem tego robić, żeby wykonać swoją pracę. Ani razu. Chcesz, żebyśmy uwierzyli, że żaden z twoich funkcjonariuszy nie jest skorumpowany? SOC to ponad 200 tysięcy agentów.
Bywa, że niektórzy z nich zachowują się niedopuszczalnie. Ale my nie przymykamy na to oka, tak jak to robią widma. Robimy, co w naszej mocy, aby pochwycić i ukarać każdego funkcjonariusza, który złamie prawo. Po co ja ten wątek ciągnę, ale okej. Galaktyka potrzebuje kogoś takiego. Kogoś od brudnej roboty. Zgadzam się, ale powinno im się stawiać najwyższe wymagania. Wraz z wielką władzą przychodzi odpowiedzialność. Dobrze wiemy, że Saren wymknął się spod kontroli. Ale ponieważ jest widmem, Rada nic z tym nie robi. I co? Właśnie takich istot potrzebuje galaktyka? Nie wszystkie widma są takie jak Saren. Prawda, ale mogą się takie stać. Okej. Służby ochrony Cytadeli. Opowiedz mi o SOC. Utrzymujemy w Cytadeli ład i porządek. Jesteśmy cywilną agencją rządową, choć wielu naszych funkcjonariuszy odbyło szkolenie wojskowe. Oczywiście, będąc przedstawicielem SOC w Radzie, większość czasu spędzam na negocjacjach. Opowiedz mi o śledztwie w sprawie Sarena. Przykro mi, komandorze. Nie mogę mówić o toczących się postępowaniach. Super. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Mamy coś do zhakowania. Nie wiem, po co ta minigierka. No ale w sumie trzeba zrozumieć, ta gra, nie, 10 czy 15 lat ma na karku. Ostrzeżenie dyplomatyczne. Następująca wiadomość została przekazana z nieznanego adresu do wielu odbiorców w Externalsie. Dalsze monitorowanie sytuacji uznaje się za wskazane. Bracie Biotyku, wybrano właśnie ciebie, abyś otrzymał tę wiadomość. Ze względu na naszą wspólną ciężką sytuację. Niewielu nas rozumie, jeszcze mniej nas toleruje. Musimy trzymać się razem, musimy razem zbudować nowy świat. Pójdź z nami, dołącz do nas w gromadzie Hawking Eta. Hawking? Tylko jako jedno ciało będziemy mogli naprawić krzywdy wyrządzone naszemu rodzajowi. Okej. Kolejna misja nam się pokazała. A co tutaj w barze ciekawego? Normalnie jakiś Adonis. To miejsce jest jakieś dziwne. Szkoda, że tak mało ludzi tu bywa. Och, ach. I w klapkach siedzisz? Tu nic ciekawego. Kolega, nic. Szeregowy. Nie wiesz plotką. Metresa nigdy nie zdradza swoich sekretów. Oczywiście, że nie. Inaczej wyrzuciliby ją przez najbliższą śluzę. No, tak myślę. Poza tym, Nick, Metresa nie przypomina dziewczyn w koloniach. Ona jest... No, jaka jest? Nie musisz tego z nią robić. Możesz po prostu porozmawiać. No co ty, stary? Tylko gadaliście? Tego nie powiedziałem. Ha! Założę się, że tak było. Zamknij się, Fredericks! Czy Metresa jest prostytutką? Czego chcesz? O, komandorze, jak mogę pomóc? Spokojnie, szeregowy, to nie inspekcja. No tak, przepraszam, komandorze. Co mogę dla was zrobić? Co możesz mi powiedzieć o Metresie Asari? To Asari, pracująca tu jako... pomaga ludziom w różnych sprawach. Nigdy u niej nie byliście, co, Fredericks? Nie, nigdy. Nie stać mnie. Sama rozmowa kosztowałaby mnie półroczny żołd. Możecie mi chociaż powiedzieć, gdzie jej szukać? Jasne, po drugiej stronie mostu prowadzącego od ambasad. Dzięki, przystojniaku. Baw się dobrze i uważaj na siebie. Postaram się. Dobrze się bawić, znaczy się. Jaki przystojniaku? Co ty gadasz, kobieto? Jego grzywka to po prostu... wyczes nasana. Nie mam teraz czasu na rozmowę, jestem bardzo zajęta. Nie mam teraz czasu. Nie mam na nic czasu.
Barman. Witam, komandorze. Podać coś? Wiesz, kim jestem? Twoje przybycie wprowadziło nieco zamieszania wśród dyplomatów i innych stałych bywalców. Często dzieje się tu coś ciekawego. Jeśli chcecie, komandorze, opowiem o kilku najciekawszych miejscach. Jasne. Co się dzieje? Na pewno widzieliście ambasady, komandorze. Tam nie dzieje się nic szczególnego. Po drugiej stronie mostu znajduje się bank, emporium i dom Shairy. Jeśli nie słyszeliście o niej, to wkrótce usłyszycie. Zapasy znajdziecie w sklepach na rynku. Co do rozrywki, doradzałbym Flux i Nore Hory. Dom Shairy? Kto to? Metresa. Zabawia klientów, którzy mogą sobie pozwolić na jej usługi. Większość dyplomatów i ambasadorów odwiedziło ją przy takiej czy innej okazji. To bardzo wpływowa dama. Cieszy się wielkim respektem miejscowych. Opowiedz mi o Fluxie i Norze Hory. Cóż, Flux to głównie hazard, ale i potańczyć można. Na pewno dzieje się tam więcej niż tutaj. A Nora Hory mają dużą rotację klientów. Łatwo wejść, a jeszcze łatwiej wyjść, zwykle nogami do przodu. Na pewno się przyjdziemy. Na razie, komandorze. Miłego dnia. Żegnam, żegnam. Kurde, zapamiętać, gdzie te... gdzie ci pomocnicy stoją. Tu byliśmy, tam byliśmy, okej. Tu nie byliśmy. Siema, dyplomata. Nie wierzę, że dostałam tutaj pracę. To miejsce jest wspaniałe. No ja też nie wierzę. Leksykon. Kolejny pomocnik. Dobrze cię widzieć, człowieku. Jestem zachwycony. Fajnie. Dobra. Witam w prezydium. Pozwól, że pozdrawiam i witam w prezydium. Nazywam się Avina i z przyjemnością zostanę twoją wirtualną przewodniczką na tym poziomie Cytadeli. Nie, dziękuję. Nie potrzebuję przewodnika. To twoja pierwsza wizyta na Cytadeli. Krótka sesja wprowadzająca jest zalecana. Proszę, pozwól mi wykonywać moją pracę. Jesteś osobą czy programem? Jestem wirtualną inteligencją, zaprogramowaną tak, by udzielać... Jakie głupie pytanie zadała ta moja Shepard. ...na tym poziomie Cytadeli. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, można się ze mną skontaktować przez dowolny terminal WI w prezydium. Oprowadź mnie. Znajdujesz się przy terminalu turystycznym prezydium numer 1. Po obu stronach lobby znajdują się ambasady, a także kwatera główna SOC. Po drugiej stronie tego lobby znajduje się wieża Cytadeli, miejsce urzędowania Rady Galaktycznej. Dobra. Do widzenia. Do widzenia i dziękuję za skorzystanie z Aviny. Życzę miłego pobytu na Cytadeli. Spok. Mogłem ten... miałem w planach pozwiedzać Cytadelę, ale... jakbym tak chciał teraz wszystkie miejsca odwiedzić w drodze do... rady, to... to by normalnie... z 3 godziny mi zajęło, tak myślę. Dlatego idę od razu do tej rady. Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Czego się dowiedziałeś? Saren to widmo. Jego działania są utajnione. Nie znam szczegółów. Wiem, że coś knuje. Jak to mówią ludzie, czuję to przez skórę. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. Nie każesz chyba Radzie czekać.
No nie, nie, ale ty, Garusie, niedługo dołączysz do nas. Kolejny Manolo sobie siedzi. Nie żartuj. Polusowie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Jeśli im się uda, Volusowie będą następni w kolejce. Dopuszczenie ludzi jest w pełni uzasadnione, ale Volusowie? Myślę, że kolejni będą Hanarzy. Potem pewnie Elkorianie. Może i masz rację. Chociaż Hanarzy mogliby trochę odpuścić. Nie lubisz ich, bo ich nie rozumiesz. Ach, te rozmowy normalnie. Tutaj będzie kapitan, który, admirał, który stracił kontakt z oddziałem chyba, nie, tak? Chcę rozmawiać z jednym z asystentów radnego. Komandorze... Kurde, może powinienem go podsłuchać. A nie klikać. Dobra, lecimy do rady. Nie, chcę tylko o coś spytać. No mów, mów. Dobra. Nie, to nie. Siema, kapitan Anderson. Przesłuchanie już się zaczęło, chodźmy. Atak getów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Cytadeli nie wykryło dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Pewnie dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty, pan jest w to zamieszany? A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. Misja na Eden Prime była tajna. O nadajniku mogą wiedzieć jedynie uczestnicy akcji. Po śmierci Nilusa przyjąłem jego dokumentację. Czytałem raport na temat Eden Prime. Byłem zniesmaczony. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do widm. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu. Ludzie tylko marnują nasz czas. Rada nie będzie cię wiecznie chroniła. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody. Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? Racja. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Shepard? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Ambasadorze? Pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Zbyt wiele łączy pana z Sarenem. Rada zakwestionowała motywy naszego działania. Znam Sarena. Współpracuję z getami w jednym celu. Chcę zniszczyć całą ludzką rasę. Wszystkie nasze kolonie są zagrożone. Także światy, którymi zarządzamy, są w niebezpieczeństwie. Nawet Ziemia.
proszę mi powiedzieć, skąd znacie Sarena? Dawno temu wypełnialiśmy razem pewną misję. Sprawy strasznie się pokomplikowały. Strasznie. Nie powinniśmy tutaj o tym rozmawiać. Ale wierzcie mi, znam Skurwiela aż za dobrze. Trzeba go powstrzymać. Skurwiela, wow. Co planujecie zrobić? Jako widmo jest właściwie nietykalny. Musimy znaleźć inny sposób, by go zdemaskować. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? Widzieliśmy, jak kłócił się z egzekutorem. No właśnie! Prosiłby dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Gdzie mogłabym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże nam wytropić Garusa. Nazywa się Harkin. Nic z tego. Zawiesili Harkina w zeszłym miesiącu za służbę po pijaku. Nie mam zamiaru marnować czasu na tego nieudacznika. Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Shepard się tym zajmie. Zajmę się tym. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie, proszę wpaść później do mojego biura. Harkin pewnie chleje w noże chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Mam rozmawiać z pijakiem? Na co nam się przyda? Nie zaszkodzi z nim porozmawiać. Tylko uważajcie. Nie nazwałbym go godnym zaufania. Znacie się z Sarenem. Co się stało? Jakieś 20 lat temu brałem udział w misji na pograniczu skyliańskim. Współpracowałem wtedy z Sarenem. Mieliśmy zlikwidować terrorystów. Saren sprawnie zdjął swój cel, ale przy okazji zginęło wielu ludzi. Niewinnych ludzi. Oczywiście wszystko zatuszowano. Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren. Bezlitośnie i bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć wojnę. Jest potworem, zrobiłabym to samo. Zdążyłem popatrzeć, jak działa Saren. Bezlitośnie, bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć. Kurde. Ja bym zrobił to samo. Zabijanie niewinnych nie kończy wojen. Rozpoczyna je. Nie uczcie mnie, jak działa ten świat, komandorze. Wiem, że czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Saren nie bawi się w takie drobnostki, jak szukanie rozwiązań. Jest wypaczony. Lubuje się w przemocy, w zabijaniu. I umie zacierać po sobie ślady. Nasz ambasador chyba nie ma dobrych układów z Radą. Jest sfrustrowany, bo Rada zawsze prawi mu kazania o tym, że powinniśmy być częścią galaktycznej wspólnoty. Ale dla nich to działa tylko w jedną stronę. Chcą, żebyśmy podbijali i zasiedlali niestabilne regiony, jak pogranicze skaliańskie i trawers attykański. Ale gdy napotykamy trudności, umywają ręce. Czy inne macki. Każdy wie, że ludzie w Radzie to już tylko kwestia czasu. Ambasador uważa, że im szybciej, tym lepiej. Zgadzam się z nim. Może pozwoliliby nam dołączyć do Rady, gdybyśmy wykazywali większą chęć współpracy? Oczywiście, że tak. Jeśli tańczylibyśmy, jak nam zagrają, to zaraz znalazłoby się miejsce. Ale to nie byłby dobry układ, Shepard. Trochę rozumiem ich podejście. Nie chcą, żebyśmy zdominowali Radę, która opiera się na współpracy i przymierzach. Ale my musimy dbać także o nasze interesy. Nie szanuje pan tego Harkina. Facet dołączył do SOC jakieś 20 lat temu i od tego czasu ciągle się za niego wstydzimy. Brutalność wobec zatrzymanych, oskarżenia o korupcję, problemy z alkoholem i narkotykami. To tak w skrócie. Zwykle ambasada tuszowała jego sprawki, ale dość tego dobrego. Ten gość to Szumowina. Już dawno powinniśmy o nim zapomnieć. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy wstąpili do SOC. Pewnie źle by to wyglądało, gdyby go zwolnili. Przez te lata zawarto po cichu wiele układów, żeby utrzymać go w SOC. Polityka to czasami brudna sprawa, Shepard. Ale wygląda na to, że te czasy minęły. Mamy teraz wystarczająco dużo ludzi w SOC, żeby już nie musieć go chronić.
Okej. Chcę wiedzieć więcej o widmach. Nie są typową organizacją rządową. Zwykle działają w pojedynkę, po cichu. Usuwają problemy, których nie może rozwiązać Rada. Dbanie o pokój w galaktyce nie jest łatwe. Rada zazwyczaj działa dyplomatycznie, ale czasem potrzebne są bardziej radykalne metody. Jak wybierają kandydatów na widma? Nie można po prostu złożyć podania o przyjęcie. Nie ma programu szkoleniowego. Widm się nie mianuje. Widmem trzeba się urodzić. Rada zawsze szuka wyjątkowych jednostek. Osób, które potrafią dobrze wykonywać rozkazy. Takich jak wy. Pewnie obserwowali was od lat. Zwróciliście czymś ich uwagę. Chcą was mieć po swojej stronie. Nilus miał przekazać im ostateczną rekomendację. Ale ponieważ nie żyje, decyzja została odłożona. Jaką mają strukturę dowodzenia? Nie ma czegoś takiego. Każde widmo odpowiada bezpośrednio przed Radą. Czasami dostaje od niej konkretne rozkazy, a czasem działa na własną rękę, zajmując się tym, co uważa za słuszne. Widma stoją ponad prawem. Zrobią wszystko, żeby osiągnąć cel. A Rada przymyka na to oko. Widma mają wielką władzę, Shepard. Jest jakiś inny sposób, by zdobyć dowody przeciw Sarenowi? Spotkajcie się z Barlawonem w dzielnicy finansowej. Chodzą słuchy, że jest agentem handlarza cieni. Handlarza cieni? To ksywa najlepszego handlarza informacją. Kupuje tajemnice i sprzedaje zainteresowanym, którzy zapłacą najwięcej. Słyszałem, że Barlawon jest jednym z jego głównych reprezentantów. On może wiedzieć coś o Sarenie, lecz jego informacje nie są tanie. Okej, człowiek cień. W drugiej części chyba będzie. Dobra, kończymy. Powodzenia, Shepard. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, szukajcie mnie w biurze ambasadora. Spoko, spoko. Plus 12 dziennik. Dobra, patrzę na czas. Niedługo będzie godzina. To myślę, że można zakończyć. Śniadaj, śniadaj. Dobra, nie będziemy przedłużać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. I zapraszam niedługo na kolejne. Jeszcze raz dzięki. Hej.